temu Rosję reprezentowały dwie bardzo młode dziewczyny i niestety zostały bardzo niemiło potraktowane przez publiczność w Kopenhadze, która buczała zarówno w sytuacji, kiedy ogłoszono, że Rosja awansuje do finału, jak i później w trakcie finału, kiedy Rosja na przykład otrzymała 12. To było bardzo przykre dla nich i mówił też o tym Jon Ola Sand, czyli osoba odpowiedzialna w ogóle za całą Eurowizję z ramienia Europejskiej Unii Nadawców. Mówił, że rozmawiał z Rosjankami rok temu i były w bardzo złym stanie psychicznym po tym niemiłym przyjęciu, bardzo chłodnym, i apelował o to, aby w tym roku tego nie robić, by rozgraniczyć kwestie sympatii politycznych i muzyki, tego, kto reprezentuje dany kraj. No i udało się w tym roku. Mam wrażenie, że ta moc tego występu Poliny z Rosji sprawiła, że ludzie nieco zapomnieli o tym, że może za tą Rosją nie przepadają jako za krajem. Natomiast piosenka faktycznie mi się podobała. Ogromny aplauz dostała Rosja w hali. Byłem tam, więc potwierdzam, a pojawiły się różne informacje a propos, że były tuszowane buczenia i tak dalej, że jakaś tutaj manipulacja telewizyjna się pojawiła. Nie było niczego takiego. Rosja była bardzo ciepło przyjęta. Polina jest fantastyczną reprezentantką, ambasadorką tego kraju. I myślę, że w pewien sposób buduje most, faktycznie, zgodnie z hasłem tegorocznej Eurowizji, buduje most między Rosją a resztą Europy, ponad tymi podziałami politycznymi, którymi no, żyjemy w tej chwili, które dominują nasze postrzeganie tego kraju.